W nocy Izrael dokonał kolejnych ataków na Strefę Gazy. Konflikt pochłania kolejne ofiary. Społeczność międzynarodowa próbuje łagodzić napięcie, na razie nieskutecznie. Na Bliskim Wschodzie była to kolejna niespokojna noc. Izraelskie lotnictwo dokonało kolejnych ataków na cele w Strefie Gazy. Eksplozje, według dziennikarzy, którzy są na miejscu, miały wstrząsnąć stolicą regionu. Lokalne media informują, że uszkodzona została główna linia przesyłowa energii elektrycznej, zaopatrująca południową część Gazy. Ataki miały być intensywniejsze niż te wcześniejsze, trwały dłużej i objęły szerszy obszar. Premier Izraela Benjamin Netanyahu mówi, że chce, by Hamas zapłacił wysoką cenę i zapowiedział, że naloty jeszcze potrwają. Nasza kampania przeciwko organizacjom terrorystycznym jest kontynuowana z pełną siłą. Działamy teraz tak długo, jak to konieczne, by odzyskać pokój i ciszę dla was, obywateli Izraela. To zajmie trochę czasu. Hamas także dokonywał kolejnych ataków rakietowych na Izrael. Sytuacja nadal jest bardzo napięta. Skali przemocy na razie nie udało się przerwać społeczności międzynarodowej. Dyplomatyczne próby w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na razie nie przyniosły rezultatów. Działania kontynuuje amerykańska administracja. Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał o konflikcie m.in. z ministrami spraw zagranicznych Kataru i Egiptu. Palestyńczycy i Izraelczycy w równym stopniu zasługują na to, by żyć w bezpieczeństwie i korzystać z wolności, dobrobytu i demokracji. A moja administracja będzie nadal działać, aby zaangażować Palestynę, Izrael oraz innych partnerów regionalnych do pracy na rzecz trwałego spokoju. Dyskusja na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, zapowiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. W obliczu trwającej eskalacji między Izraelem a Palestyną oraz niedopuszczalnej liczby ofiar cywilnych zwołuje na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Wznowiony konflikt izraelsko-palestyński pochłania kolejne ofiary. Giną dzieci. Według miejscowych służb medycznych po stronie palestyńskiej zginęło ich co najmniej 58. O przerwanie działań zbrojnych apelował wczoraj w trakcie modlitwy Regina Celi, ojciec święty Franciszek.